Summit Rarity to wydarzenie zbudowane z trzech głównych filarów. Budujemy relacje, efektywność i doświadczenie. Takie wydarzenia mają to do siebie, że pojawi się część wiedzy takiej bardzo basicowej, ale część takich nowinek, nowości, świeżości. Cała ta integracja nawet z ludźmi, która jest w jednym miejscu, daje niesamowite osiągnięcia i niesamowite możliwości. Tak naprawdę bardzo rzadko możemy się spotykać w tak dużym gronie. Jeżeli chodzi o prelegentów, starałam się wybrać osoby, które w jakiś sposób, jakąś cząstką siebie, wiedzą, którą posiadają, wpłynęły na rozwój marki Rarity. Ludzie mają taką fajną przypadłość, że lubią rozumieć, jak działa świat. A wy macie pewien fajny wycinek świata, którego większość waszych klientek nie rozumie. Wiemy, że rzęsy cienkie są, elastyczne, łatwe do poruszenia. Ja tak robię, raz za 4-5. Zawsze wiem, ile ta kępka ma rzęs. W końcu jestem w stanie świadomie uzyskiwać kolory brązowe. A uwierzcie mi, że możemy tą stylizację rzęs dolnych ugryźć w zupełnie inny sposób. Bo nie ma żadnych standardów. Ta-dam! Nie rozdawajcie gratisów, które nie mają sensu, bo to jest bez sensu. Tutaj nie możemy sobie lać wody po prostu, bo czegoś tam sobie zapomnimy. Ja wychodzę z założenia, że żeby z nimi rywalizować, to muszę mieć jakby zarówno ciało, jak i mózg na najwyższych możliwych obrotach. I ich social media wybuchły. Brawa dla Was, dziękuję Wam. Sama organizacja bardzo mi się podoba, dlatego że tu jest wszystko dopięte co do ostatniej minuty. To, że mamy generała, też jest moim zdaniem fajne, bo nie ma żadnych opóźnień i wszystko jest w czasie. Uważam, że to jest bardzo ważne, bo wiem, że na dużej ilości wydarzeń jest dużo opóźnień, więc fajnie, że tu wszystko jest tak, jak powinno być. Konkurencja. Mistrza Summit Rarity rozpoczyna się w tym momencie. Start. Powodzenia. Kobieta w składzie sędziowskim nie jest przypadkowa. Są to kobiety, które swoimi osiągnięciami, doświadczeniem spowodowały, że to właśnie one będą reprezentowały ten trudny klucz sędziowski, który dla nich przygotowałam. Większy luz, mimo że było jeszcze więcej konkurencji niż w zeszłym roku? Brałam udział we wszystkim. No tak, było intensywnie. Kolorów nigdy nie robiłam, a żeby iść po granda, niestety trzeba było tą stylizację wykonać. Więc no tutaj akurat tak walczyłam z tym czasem, ale mi się wydaje, że wyszło dobrze. Ja jestem zadowolona ze swojej pracy. Drogie panie, zostało ostatnie 15 minut.
Gala to przede wszystkim relacje, czyli piękne kobiety w pięknych balowych sukniach i świętowanie naszego wspólnego sukcesu. Sukcesu podsumowującego rok naszej ciężkiej pracy i działań. Dlatego już dzisiaj proszę, nie spieszmy się. Przeżyjcie ten wieczór tak, jak chcecie najpiękniej, a wszystko, co najpiękniejsze mogłyście zrobić, już dokonałyście. Już dawno osiągnęłyśmy sukces. Teraz wystarczy tylko go świętować. Dobra, czas na zielone koperty. Nagrodę Grand Prix otrzymuje Paszenda Nikolecka. Tak, zobacz, robisz takie coś do góry i hops. Tutaj widziałem uśmiech, więc tylko umówmy się, że jakby ja nie mam źlego pojęcia, czy to jest dobre, nie? Tak, żebyśmy mieli jasność. Misiek, weź tam jakiś backstage coś, nie? Backstage coś nagraj, nie? Ty nic nie pomyślisz. Ty, Monika, będziesz słuchała? Bo może zrozumiesz w końcu, jak można wiedzieć brwi przy okazji. Zawsze mężczyźni, kurczę, grubi, łysiejący. Kurde, nie? No jakby próbuję się oswoić, więc wybaczcie mi może moją dzikość momentami. Ja ostatnio dołączyłem do grupy Włosing na Facebooku. Dowiedziałem się, że moje włosy są średnio porowate. Więc mam swoje proteiny, emolienty, humektanty do włosów średnio porowatych. Ja myślałem, że ja normalnie będę od żony kradł odżywki, ale ona ma wysoko porowate. To są chyba zupełnie inne odżywki. Więc mamy dwie głowy i sześć odżywek.